Część druga o książkach Elizabeth Gilbert i Jerzego Tarasiewicza, o jego trzech książkach. Pod koniec października Jerzy i Ewa Tarasiewiczowie opuszczali Jonasport, ten dom na brzegu Atlantyku. Wracali na południe do drugiego domu. Żegnali Puławiaczy Homarów, z którymi się bardzo zżyli przez lata. To miejsce, które było dla nich szczególnie ważne, ponieważ ten połów Homarów, to środowisko tych Puławiaczy, no było urzekające. To byli prości ludzie, o których tak pięknie pisała Elizabeth Gilbert. Ewa i Jerzy wracali na południe. Mieli przed sobą 2500 kilometrów wzdłuż wybrzeża wschodniego i jechali 2-3 dni, czasem może dłużej. Samochód prowadziła Ewa. Jerzy po operacji obu kolan, po wymianie obu kolan, był trochę niesprawny, poruszając nogami, ale nadal był bardzo sprawny. Wracali do domu, który przed laty wybudowali na wysepce Islamorada. W wysepce położonej w paśmie wysp, w ciągu wysp wiodący na Key West. Jest takie urocze miejsce na Florydzie, które wydłuża terytorium Stanów Zjednoczonych. Mnóstwo wysp, wszystkie połączone mostami. Pojechaliśmy tam do nich, odwiedziliśmy ich w tej siedzibie na wyspie Islamorada. O, właśnie tutaj wysepka wąska, wydarta morzu, wiele domów pięknie położonych, łodzie. Co ciągnęło do tego miejsca Jerzego? Opowiadał o tym. Tam na północy miał homary, a na południu łowił kraby. Dzielnica, w której mieszkali, nazywała się Venetian Shore. Ziemia pod te domy została wydarta morzu, na bagna zbudowane te domy, pozostawiając kanały. Na domu był taras, z którego mogliśmy fotografować okolice sąsiadów. To jest łódź Jerzego, którą pływał na polowanie na kraby, okolica najbliższa. W domu skarbnica, dosłownie skarbnica pamiątek, przeróżnych pamiątek, które oni segregowali, zbierali, próbowali zrobić z nich jakiś ład. Oto Jerzy Tarasiewicz, o którym opowiem w dalszym ciągu tej audycji. Wspaniały gawędzia, zresztą miał o czym opowiadać wspólnie z Ewą. Oboje są bohaterowie książek, o których za chwileczkę będziemy opowiadali, będziemy o nich rozmawiali. Wspaniali, kochani, uśmiechnięci, szczęśliwi. Opowiadam o trzech książkach Jerzego Tarasiewicza, ale właściwie powinno być ich więcej, bo te trzy zamykają jakby żeglarski etap życia Jerzego i Ewy Tarasiewiczów. To, co się potem zdarzyło, to było warte co najmniej jednej doskonałej książki, ale jej nie ma. Nikt jej nie napisał. Pierwsza z tych książek, Szelupą przez Atlantyk, jest to Rejs chatki Puchatków. Co to było? Żeglarze mojego pokolenia zapewne pamiętają takie ćwiczenie naukowe, które Jerzy Tarasiewicz przeprowadził wraz ze swoim przyjacielem. Przepłynęli szalupą z okrętu. Odkrytą, bez kabin, przepłynęli Atlantyk. Tam chodziło o pewne badania naukowe, czyli sprawdzenie, jak długo mogą się ludzie utrzymać po katastrofie na morzu, jak długo mogą przeżyć na szalupie, na odkrytej, na morzu, na takim morzu, jakim jest Atlantyk, czyli na oceanie. To działanie zakończyli w 1959 roku, w 1959 roku, i Jerzy opisał
je we wspaniałej książce, bardzo ciekawej, tej właśnie, Szalup poprzez Atlantyk, którą wydał również w języku angielskim pod tytułem In an Open Boat. Ale zachęcony tymi wydarzeniami, tym co się tam przytrafiło i tą poczytnością tej książki, wyruszył w kolejną podróż z Ewą z Polski i ta podróż miała inne zakończenie. Użyli do tej podróży czterech właściwie jachtów. Czterech, ale różnie tam było. Drugim jachtem była też szalupa, nazywała się Rozumek. Potem to przepłynęli tylko Morze Śródziemne, dotarli tam koleją, przewieźli tą szalupę koleją do Jugosławii. Przepłynęli tą szalupą Morze Śródziemne i dalej wędrowali na innym jachcie, na który zaakrentowali się w Marsylii. Tak się dostali na Karaiby. Na Karaibach wiele przygód. No, trudno opowiedzieć tą książkę w kilku minutach. Tam zamienili tą łódź na kolejny jacht żaglowy, który tak się szczęśliwie składało, że wszyscy go znali na Karaibach, bo to był jacht, który służył przemytnikom przemycający alkohol wcześniej. Wszyscy go znali na wszystkich wyspach. Kiedy Tarasiewicz z Ewą tam dopływali, to wszyscy myśleli, że jest kolejna dostawa alkoholu. Rejs tym jachtem na Morzu Karaibskim zakończył się w zasadzie tragicznie. Oni stracili ten jacht. Zatonął błyskawicznie. Stracili wszystko, co mieli. Ubrania, dokumenty, pieniądze. Wszystko stracili. Zostali tak jak ich Pan Bóg stworzył w kostiumach kąpielowych. Nawet bączek, łódka ratunkowa mało im nie zatonęła przy okazji. Jakoś tam uratowali, byli bardzo sprawni. I użyli do ratowania siebie, użyli terminu. To byli oboje byli naukowcami, fizykami, więc oni wiedzieli, czym jest koincydencja. Koincydencja, takie zjawisko nakładania się fal, które wykorzystali wołając o pomoc. Przepływał w pobliżu statek i wyciągnął, ale uratować się niczego nie dało. I pozostali w Ameryce Południowej, do której wkroczyli w kostiumach kąpielowych, bez dokumentów, pozostali na znaczną część swojego życia. To, co się działo w ich życiu wtedy, opowiadali. Tego się słuchało godzinami. Cudowna historia. Aż wreszcie wylądowali w Ameryce. Tam Jerzy prowadził biznes z dużym sukcesem. I tam też zakończył swoje wspaniałe życie. Brakuje tej książki. Może jego córka Małgosia, którą pozdrawiam serdecznie, zbierze siły i nas wszystkich, którzy Jerzego znali, którzy z nim przebywali, i złożymy opowieść o Jerzym Tarasiewiczu, świetnym żeglarzu, świetnym inżynierze i doskonałym gawędziarzu.